Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj nie bez powodu stoję przy tej 1212, dlatego że będziemy dzisiaj pracować na polu na mapie Kolonia 1990. Witam serdecznie, to piąty odcinek z mapy Kolonia 1990, z naszej serii na tej mapie Kolonia 1990. Tak, okej. No i będziemy dzisiaj oczywiście pracować na polu, tak jak zawsze tutaj. To autosan stoi tutaj. I tutaj będzie. Tutaj weźmiemy sobie siewnik. Przenieśmy go tutaj. Nie wiem, jakiś mi się właśnie mod pobrał. A sam nawet go nie chciałem. Ale nawet jest przydatny. Przydał mi się na podnoszenie takich cięższych rzeczy, których normalnie w grze nie możemy przenosić. Dobra, idźmy do naszego Ursusa. Tutaj, jak już jest. Ten siewnik, czy w ogóle zaraz sprawdzimy, czy siewnik jest napełniony. I jedziemy. Okej. Dobra, mamy naładowanego. A, no i miałem jeszcze sprawdzić nasze drzewo, które tutaj posadziłem w odcinku jednym. Które sobie stoi tutaj. Nie wiem, czy kiedyś urośnie, ale to się zobaczy. Kurde, znowu mam sterowanie myszką. Zaraz się wkurzę i wyłączę to. Sterowanie klawiaturą, kontroler, klawiatura, kontroler, klawiatura. Użyj. Czekajcie, bo tutaj coś trzeba. Dobra, zrobię to za odcinkiem. No i dobra, dzisiaj będziemy właśnie postanowiłem jako ja zasiać na tutaj na tym polu numer 74. Postanowiłem zasiać rzepak, bardzo sympatyczną uprawę, którą lubię, nie do dlatego że jest opłacalna dla mnie. Jak dla mnie jest opłacalna. I teraz dał się nie posiałem i dobrze na tym wyszło. Tutaj oraliśmy w tamtym odcinku. Piąty odcineczek dzisiaj już jest w tej serii. Seria, mam nadzieję, że wam się podoba. I pojawia się dosyć regularnie, tylko ostatnio był taki przestój drobny. Ale to nic. Będą odcineczki. Dobra. Tak jak ja to robię. Czyli objeżdżał całe pole, tak. Bezkośno, ale dobra. Okej. Też będę brał się za odcinek z ATS-a, też pobocznej trochę. Się cały czas chcę, żeby serie się w ogóle rozwijały. Żeby było dużo odcinków z ATS-a, z BFG Drive, z Farminga i Eurotrucka, bo to są główne gry na moim kanale i tych gier się spodziewajcie raczej. Bo nie wiem, co jeszcze mogłyby nagrać. Takich fajnych jeszcze innych symulatorów albo jak gier, nie wiem, to są dobre. To są dobre. Może ktoś mnie jest zgadza, dlatego że dużo osób mówi, że symulatory są słabe, ale mi się podobają. Każdy może mieć swoje zdanie. I dużo takich osób znam. Osobiście. Dobrze. To są po prostu relaksujące, spokojne gry. Czasami idzie się użyć, ale są dobre. Już chyba z Eurotrucka 7 odcinków było jak na razie. Z Farminga jest na razie najwięcej z mojej. Z takiego mojego powrotu, oczywiście z takim contentem trochę innym niż kiedyś był. Nie na telefonie, tylko na komputerze. Audio się już na szczęście zmieniło, bo tamtych pierwszych odcinkach Zosiny było straszne, ale... I tamto wiem, że nikt nie chciał oglądać, dlatego że audio było zwalone, ale teraz mam nadzieję, że... To jest Ursus od Karasia, tak chyba. Bardzo dużo ludzi narzeka na to Ursusy i mówię, tak, narzekają ludzie, ale ja nie narzekam. Bo po co mi narzekać, nie jestem wymagający. Ursus od Karasia jest dobry. Karas. Tak. Tutaj napisano. No i widać,
wiejski zboża tak nazywa. Dobra, jedziemy. Kurde. Dzisiaj siejemy rzepak, a może do następnych odcinkach się pojawią żniwa. I może też następna uprawa właśnie będę próbował raczej z ziemniakami, pójdę w ziemniaki. Tylko tą sadzarką całe pole będę musiał parę razy będę załadowywać tą sadzarkę. I pokażę wam co jest to właśnie co chcę kupić. Technologia uprawy ziemniaków. Nie. Tutaj. Technologia uprawy ziemniaków. Muszę to oczywiście kupić. Żeby tego łącziną usuwać tym. Tutaj mamy, patrzcie, takiego Forschmita z ludźmi, ale tego, taką kopaczkę sobie kupię się do ziemniaków. I może będzie, nie obiecam wam, tutaj mamy sadzarkę ziemniaków. Siewnik, kopaczkę, tutaj mamy inne, to są te w podstawce i to oczywiście trzeba kupić. Łąciny będzie trzeba zawsze usuwać, Łąciny. Dobra, mamy 94 518 litrów nasion z rzepaku. Więc jedziemy. Dobra. Też taka mała informacja, że jak będzie szkoła, to będzie film raz dziennie, będzie tego taki, że będą filmy się publikowały o godzinie 17, tak postanowiłem, 17.30, przepraszam, tak postanowiłem, żeby te filmy publikować codziennie o 17.30. Zobaczymy, czy to mi się uda, nie wiem, nagrywam na pewno filmy na zapas, jak, oczywiście nie wiadomo, jest czas, no jest do, niby do 24 maja, ale... Głosy są podzielone. Dobra, jedziemy. Okej. To już nie będę mógł nawracać. Tak, patrzę jak ładnie. Nie no, nie jak ładnie, bo to... Za estetyczne też nie jest takie obsianie pola. Dobra. Niedługo też ma wyjść Farming 2021, ale to nie w tym roku, ale na pewno ja kupię. I chcę, mam nadzieję taką, że w tym Farmingu, może jeszcze w Farmingu 19 ta scena moderska odżyje, bo Polska powoli odżyje tego. Powoli tam scena z 17 niby było tam lepiej wszystko. A 19 to bardzo spoko Farming, bardzo dobry. A na początku, po premierze, było takie narzekanie ludzi. I ja to kupiłem tak... dwa miesiące po premierze, coś takiego kupiłem dopiero Farminga. Ale Farminga 2021 kupię od razu po premierze, jeśli będzie taka możliwość, oczywiście. Nie mogę wam gwarantować takiej możliwości. Dobra, to jest nasz ciągnik. Otwórzmy. I moją super modyfikacją, nie tak bardzo nierealistyczną, ale pomocną. Pomogłem sobie. Dobra. Kurde, no nie mogę. Muszę tego bizona umieścić w innym miejscu, naprawdę, bo tam nie mogę. Są same problemy są z bizonami. Z kombajnem tym, który tutaj stoi. Nie no, działa dobrze, chodzi, pracuje, jest okej. Tylko oczywiście musi... Kurde, nie mogę cofnąć. 10 minut.
Już zaraz na liczniku. Jest 10 minut. Dobra. I próbuję cofnąć. Czy będę musiał użyć zaraz modyfikacji, niestety, aby przestawić. Dobra, będę teraz na klawiaturze to zrobił. Spróbuję to na klawiaturze rozwiązać ten problem. Z klawiaturą. Nie, że klawiatura jest psuta, tylko... O, klawiatura mi w tym pomoże, aby rozwiązać ten problem. Kurde no! Co jest? Trzeba chyba ten silnik gdzieś przyparkować, bo tutaj się nie... Nie mieści się do tego garażu. Dobra, jadę go przeparkować. Muszę znaleźć dla niego lepsze miejsce niż to było, bo to było takie złe. Kurde. Chcę się zaczepić na kierownicę. No i gdzie tutaj mamy? 1204. Tutaj możemy schować. Bo już kurde... Tak niby dużo miejsca, ale miejsce się już kończy. W następnym odcinku kupimy jakiś samochód. To mogę wam tyle powiedzieć. Dobra, jedziemy. Cofamy powolutku. Dobra, na razie odstawimy. I do zobaczenia już w 6. kolejnym odcinku, którego chyba będę brał zaraz się za nagrywanie. Na razie, dziękuję, do widzenia, serdecznie żegnam się z wami. Jeśli chcecie, zostawcie łapkę w górę, jak nie, to niestety nie no. Nic się nie stanie, jak nie zostawicie. Kurde, trochę będzie mi smutno, ale... Że nie zostawiliście, tutaj mam jeszcze jeden wolny garaż. A tutaj mam 60-tkę, 30-tkę. Nie. Dobra, dzięki za oglądanie, na razie.